No siema. O, jeszcze zrobiłem achievement. No nieźle. Grał tak po 50 graczy, a teraz jest nawet do 400 dochodzi. Jak widać, pomarańczowa sieć w mojej lokalizacji nigdy nie zawodzi. Co jest, smany, Się buguję. Na początku rozgrywka toczyła się w Los Santos, teraz jest w San Fierro. Czy zmiana na plus, nie mam pojęcia. Za bardzo nie przypadam za tym miastem. No super, Bukaner. 107 ID. Ostatnio patrzyłem na forum, bo dodali giełdę na forum. Zaraz wam pokażę. A może zanim wam to pokażę, to przy rejestracji zachęcam do wpisania mojego kodu referencyjnego. O ja czyjś jeszcze mogę spisać, to można pod F5 jeszcze wpisywać. To wchodzicie w F5 jednak, kod referencyjny i tutaj wpisujecie mój kod, będzie w opisie. Dostaniecie za to 500 dolarów na start. Zawsze coś. Zawsze tak będę powtarzał, że zawsze coś. No i tutaj mamy wyszukiwarkę pojazdów. Tammy sobie. But. Bukaner I jest to, jest to trzeci bukaner pod względem 30v6 Turbo. No jest czyściutki. 22 bukanerów tutaj jest w sumie. To jeszcze dzielną loterię sobie odbierzemy, zagram. O, gold na dzień. Spoko by było. Ale skupienie wizowie To jest to na dzień. Ha To nieźle. Oszukali mnie. gramy jeszcze raz. Nie no, to Hajs już najlepszy tutaj. Dobra, wybierzemy środkowe. Dobra. No, i fajna używka na 8 minut. Super odcinek się zaczyna. To tylko marihuana, to będę śmiał się bez powodu i chyba trochę będę miał rozmazane tam tło. To za dużo nam nie przeszkodzi. Dzisiaj pokażę wam najlepszą pracę na serwerze. Jak na razie. Jest to nagrywane dnia 10 marca, więc to wyjdzie pewnie jakoś za dwa tygodnie. Sobie robię mały zapas. A, najlepsze co może być wizowy. Yy, otwieramy szybę. O, nie otworzyła się. A, otworzyła. To mój ping. Przyjrzymy samochód i zimny łokieć po stronie kierowcy. No i super. I dodali bramki od tamtego czasu, jak nie grałem. 50 dolarów za przejazd. Jeszcze zapomniałem wspomnieć o moim Discordzie. Ceiownia u Sizu. Wbijajcie tam. Życzę miłego dalszego seansu. No i tutaj jest rybak. Tam za nami jest magazynier. Będę mieć lekkie lagi. Mam nadzieję, że nie będę jakoś mocno widoczne. Siema. Dobra, to tak o, podchodzimy do chłopa. A, podchodzimy do chłopa, rozpoczynamy rozmowę. Dzień dobry, siema. Chciałbym zakupić sprzęt. Wędka ja kosztuje 420. Dziwna cena bardzo. Max level wędki to jest plus 9. Pierwszy i drugi to kupujecie tą przynętę, kukurydzę. Z większymi levelami kupujecie lepsze i droższe przynęty. Ja sobie kupię robaki czerwone. Mam już wędkę plus 8. Niestety sam jej nie wyfarmiłem, o jakiś widz już pisze. Pozdrawiam, Kacpra, G12. Ale pozdrawiam te, użytkownika, który sprzedał mi wędkę plus 7, a dzisiaj sobie połowiłem trochę i wbiłem wędkę plus 8 za pierwszym razem. No i co, praca nie ma żadnych wymagań, jedyne wymagania, które mamy to, to mieć jakieś pieniądze na start oraz musimy wykazać się dużą wytrwałością, aby wbijać następne levele wędki. Idziemy sobie do barierki, klikamy lewy i czekamy aż ryba złapie się na haczyk i pociągnie spławik pod wodę. W sumie to przeczytałem to stąd, a później lewym przyciskiem myszy ją wyciągamy. Proste. Tylko tak jak mówiłem, trzeba czasu, aby wbijać. Yy, największy level. O, teraz się zanurzyła i wyłowiłem halibuta. Teraz łosoś, 22 kg prawie. A, no i żeby ulepszyć tą wędkę, każda wędka ma jakieś tam jakieś wymaganie, żeby ileś tam kilo wyłowić. Czyli ja muszę na przykład wyłowić 2,5 tysiąca, 2,5 tony ryb, aby spróbować ulepszyć kolejną na kolejny level wędkę. Tu na przykład widzicie, gracze sprzedają nawet wędki plus 5. Każdą wędkę można kupić. Ja aktualnie mogę nawet sprzedać wędkę plus 4 po. Taniości szczerze, więc jak coś możecie do mnie pisać no, albo na serwerze, albo na Discordzie, my jakoś się dogadamy. A i tutaj w ogóle dostałem bukiet kwiatów wczoraj, idealnie nadaje się na prezent dla kobiety, dla mnie też się nadają prezent dla mnie. Wczoraj mi je widzdał. Dzięki zapomniałem niku niestety, przepraszam, ale pewnie odezwiesz się w komentarzu. Jeszcze ceny ryb. 237. Taka o sobie cena. Cena dochodzi do 3 dolarów za kilogram. I tutaj aktualnie będę sobie zbierał na jakiś projekt. Już wiem jaki mam upatrzony. Teraz potrzeba czasu, żeby na niego zarobić. I żeby chciało się grać na serwerze, trzeba mieć jakiś cel, więc moim celem jest jakiś projekcik i wymaksować każdą pracę na serwerze. Nie jest to wykonalne i nawet. Póki co mam do tego chęci. Jeszcze nie wiem jak tutaj jest z frakcjami, czy dołączę do jakiejś frakcji, czy do organizacji przestępczej, jeszcze tego nie wiem. Czy w ogóle będę dołączał gdzieś. I szczerze jeszcze nie wiem jakie są zarobki tutaj na godzinę. Bo nie chciało mi się tego sprawdzać. Ale jak jest na przykład cena, jaka jest teraz cena, zapomniałem 237. I na przykład wyłowię sobie wyłowię sobie te dwie tony, no i razy dwa. 37 to zarobię 4740, czyli prawie 5K. Bardziej wam polecam ulepszać tą wędkę lub kupić od jakiegoś gracza na większym levelu. Jak nie macie pieniędzy na wędkę, na przynęty, możecie sobie iść do magazynu, biegniemy do końca magazynu. O, i tutaj mamy pseudo biuro. Praca nie ma wymagań. Ja tutaj mam. Ulepszenie już na większą stabilność. Podchodzimy, czekamy tutaj, aż przyjedzie jakiś pojazd. Te ulepszenie, które posiadam, daje mi to, że nie muszę klikać lewego lub prawego przycisku myszy, który mi się podświetli. Tutaj oddajemy część i dostajemy 24 dolary, ale to raczej nie jest najlepsza praca, aby rozpocząć rozgrywkę. Najlepszą pracą chyba jest yy, rozważenie pizzy. Też Wam pokażę. To jest od razu przy Spałnie San Fierro. Zaraz tam pojedziemy. No, Fura zamknięta, trzeba otworzyć. Otwarta. Domy. O, dawca, ale przenikamy przez skutery. Tak, by był skasowany już. No, i tutaj jest ta praca. Chłopaki dobrze robią. Stawimy furę do przecho. Dobra, wbijamy przez ladę normalnie. O, albo coś jeszcze zamówię, bo mam mało życia. Dzień dobry, poproszę. Zale, poproszę. Dobra, i będzie cała pizza. Kutuwa. Żywność, cała pizza. Leczy 26% leczy. No, nieźle Tutaj jest w miarę określone, ile zarobimy na godzinę. 3,5 tysiąca. Spocznij. Trzeba się przebrać. Tak, i pizza, bo bierzemy pizzę z pieca. Nie, tak się nie wychodzi, tak się wychodzi. Mogę wam pokazać, gdzie mój skuter, tam na końcu chyba. O no i jedziemy do punktu, gdzie mamy oddać pizzę. Tapowanie coś daje, pewnie daje. Tak, daje dużo. A czemu przez taksy nie przenikam? Halo, no na wzgórku możemy, tapowaniem, sobie zwiększyć lekko prędkość, albo ją utrzymać nawet, jak tu będzie. No utrzymaliśmy do 50, a pewnie byśmy jechali z dwie dychy, jakbyśmy nie tapowali. Pepe Bianco. Razy 4. Obierzają no, ze skutera pizzę. Piszemy. Dostaliśmy... Na piwek nawet dostaliśmy. Ty ile tam dostaliśmy? Nie mam tego w konsoli. Ale no, dostaliśmy z 8 dych za taką pizzę. 5 dych, jeden punkt. No tutaj jedzie kolej sobie. Normalnie. Motorniczy pojechał. pies który jeździł koleją. O, no, ale jump widzowie. O. Dobra, rozwiozłem wszystkie pizze. Teraz wracamy do restauracji. Jeżeli chcemy kontynuować naszą pracę, to bierzemy kolejne pizze z pieca. i w kółko rozwozimy. Ta 80, 81 V max. Da się na tym nie jechać. Jednym. Nie, nieźle. Dobra, ja póki co zakończę tą pracę sobie. Daj mi ubranie. To no, samo by się zdziało w sumie. Star nie wiem, czy będzie to się robi. Tutaj. Ja w szoku widzowie. A zostały dodane wczoraj, znaczy dzisiaj. Z wczoraj na dzisiaj <laughs> powiedzmy, że zostały dodane nowe przechowywalnie, to mogę wam jeszcze je pokazać. O, tu jest pierwsza przechowywalnia przy raży pożarnej. Jak dla mnie taka sobie, bo jest mało miejsca, a przenikania tutaj nie ma, ale głównie to się wyjmuje z tamtej przechowywalni, ze względu na to, że tam jest spawn i tam jest najbliżej, w sumie. Jakiegoś dużego ruchu tutaj nie będzie. A tutaj co jest? Tutaj urząd chyba jest, nie? Tu mamy parking fajny. Taksi. Dzisiaj jestem taksi. Tu mamy. O, event był. Niezły event. Co tutaj jest? A, tutaj organizacje. Tutaj przypisywałem pojazdu. Do widzenia. <grych> Nieźle. A można rejestrację zmienić. 3000 tysiące kosztuje rejestracja? To nie dzisiaj. O, wypłaty z frakcji. No można sobie usiąść przy komputerze. I... Co jest? I odcinek nagrać. Jest nagrywany. E, widzowie, wsiąść nie mogę. Halo! Halo! O! Halo! Mm. Nie siadajcie na krzesło w urzędach. Teraz straciłem całe życie. <laughs> I muszę. A, rzuc na dole, I muszę biec do urzędu, po furę. O tyle dobrze, że. O tyle dobrze, że szpital jest. O tyle dobrze, że szpital jest blisko urzędu albo na odwrót. Kurwa. Jeszcze mapy nie widzę. To jest przecho na tym, a Battery Point to już lepsze. Więcej miejsca można bążka pokręcić pod garażami. Można sobie pod garażem szluga przykopcić malborasa. Co so, widzę? Tym akcentem, zaciągając się szlugiem, zakończymy sobie odcinek prowadzający taki do serii. To Do następnego odcinka. Siema.